Dzień dobry. Dzień dobry, Agata Dorzecka. Monika Jarosińska. Zapraszam. Bardzo mi miło. Ja jestem populistką, spotykamy się w klinice La Perla. Wiem, że mamy przeprowadzić konsultację przed planowanym zabiegiem okuloplastycznym i chciałam dowiedzieć się, co Panią do mnie sprowadza, Pani Monika. Nie ukrywam, że od kilku lat intensywnie myślałam o tym, aby pozbyć się, że tak się wyrażę, górnych powiek. Mam to po moim tatusiu, który ma padające powieki. Ale to nie jest tylko dla mnie zabieg estetyczny, bo ja po prostu chcę wyglądać lepiej i młodziej. Zaczynam źle widzieć. Co zauważyłam ostatnimi czasy, zaczęłam mrużyć oczy. Czy to jest telefon, czy jak oglądam telewizję. I mam taki, ja nie jestem ekspertem, dlatego przyszłam, pani doktor. Czy to jest możliwe, że ta opadająca górna powieka może sprawiać właśnie taki problem, że zaczynam źle widzieć? I tak, i nie. To znaczy, doprecyzujmy problem. Mamy rozmawiać na temat plastyki powiek górnych. Tak. Ponieważ jak i dolnych też. Zapewne pani wie, posiadamy powieki górne i dolne i rozróżniamy dwa rodzaje zabiegów. Tak? Plastykę powiek górnych i plastykę powiek dolnych. Tak. W dniu dzisiejszym mamy skupić się na plastyce powiek górnych. Więc to, o czym pani powiedziała, jest jak najbardziej zasadne, dlatego że wskazania do plastyki powiek dzielą się na dwie grupy. Mamy wskazania typowo estetyczne, dotyczące szczególnie płci żeńskiej, pacjentek, które mają problem z pomalowaniem rzęs, ponieważ tuż odciska się na skórze powieki, mają problem, ze zrobieniem makijażu. I potem jest następna grupa pacjentek, które zaczynają mieć już wskazania medyczne. I tutaj mamy zarówno panie, jak i panów. I problem medyczny zaczyna się wtedy, kiedy to zwiotczenie skóry powiek, bo taka jest poprawna nazwa tego problemu, zaczyna być na tyle duże, że fałd skóry zaczyna nam leżeć na buździe powiekowej, zaczyna zasłaniać rzęsy, zaczyna przewisać poniżej brzegu wolnego powieki, czyli tego, na którym rosną rzęsy, w taki sposób, że zaczyna pacjentom najzwyczajniej w świecie ograniczać pole widzenia. Zarówno od góry, jeżeli ten nawis jest największy w części centralnej, jak i obwodowe pole, co może przeszkadzać na przykład przy prowadzeniu samochodu, przy patrzeniu w lusterka boczne. I to poniekąd generuje, tak jak domino, następne problemy, że pacjenci zgłaszają się z problemem ciężkości powiek, uczucia ciężkości zmęczonych wiecznie oczu, uczucia, że muszą ciągnąć brwią do góry, aby to oko szerzej otworzyć. Więc jak najbardziej po plastyce powiek górnych, pomijając ten aspekt estetyczny, czyli że rzeczywiście upływa nam lat, spojrzenie staje się młodsze, oko jest takie odświeżone, niezmęczone. Mamy też ten aspekt medyczny, czyli mamy dużo lepsze pole widzenia, mamy łatwość i dużo większą w takim codziennym życiu, jak najbardziej tak. Jak długo trwa taki zabieg? To znaczy tak, sam czas zabiegu od momentu, kiedy pacjentka wchodzi na salę operacyjną do momentu wyjścia z opatrunkiem, obie powieki równo godzinę. I to już jest czas, żeby zoperować, porozmawiać, znieczulić, założyć opatrunek. No i plus czas przebywania w klinice zawsze jest oczywiście dłuższy, dlatego że jak zgłosi się pani do nas do recepcji, dostanie pani swój pokój, przed zabiegiem operacyjnym musi pani podpisać zgodę, świadomy na zabieg, także ja też to pani przychodzę, rozmawiamy, jeżeli są jeszcze jakieś wątpliwości, to jest czas, żeby je wyjaśnić. Przebieramy pacjenta w jednorazowe ubranko operacyjne i jak już wszystko, tą część wstępną mamy za sobą, no to wtedy spotykamy się na sali operacyjnej, po której odprowadzamy panią do pani pokoju i może tam pani sobie jeszcze zostać, odpocząć lub wręcz przeciwnie, przebrać się i smykać do domu. Pewnie będę smykać do domu. Także obie wersje są tak samo dobre. Jak długi jest okres tak zwanej rekonwalescencji? W sensie po zabiegu. To znaczy tak, rekonwalescencja jest z jednej strony długa, z drugiej krótka. Dlatego, że jeżeli chodzi o pracę wzrokową, czyli używanie oczu, czy pracę umysłową, jest ona możliwa od pierwszej doby po zabiegu. Ponieważ opatrunek utrzymujemy na powiekach w pierwszej dobie, następnego dnia rano samodzielnie zdejmuje go pani w domu i już oczu powiek nie zakleja. W związku z tym, ponieważ oka nie operujemy, oko widzi normalnie, więc praca wzrokowa typu pisanie, czytanie, komputer, smartfon, prowadzenie pojazdów, dowoli. Natomiast jeżeli chodzi o wysiłek fizyczny, tu mamy pewne ograniczenia, dlatego że po każdej operacji w miejscu operowanym jest świeża rana operacyjna, plus powstają tam pogrzęki tkanek, powstają krwiaki.
więc one mogą dać defekt, no, ponieważ mamy je po prostu na środku twarzy i nie schowamy ich pod ubraniem, no to jest nie może tego problemu. No, pewien defekt w sensie bezpośrednich kontaktów z ludźmi. No plus moja prośba zawsze o ograniczenie wysiłku fizycznego na około tydzień, dwa po zabiegu, żeby ta rana operacyjna mogła się zarosnąć. Z tym, że też zależy, o jakim wysiłku mówimy. Proszę, żeby nie chodzić na basen, ze względu na to, że jest to świeża rana, więc jej po prostu nie brudzimy, nie narażamy na infekcję. Proszę, żeby nie chodzić do sauny, z tego powodu, że sauna, wysoka temperatura daje rozszerzenie naczyń krwionośnych, co nie zwiększy obrzęki, kwiatki, branie. Proszę, żeby nie chodzić na siłownię, z tego względu, że podwyższone ciśnienie tętnicze krwi podczas wysiłku lub ćwiczenia z pochyloną głową dadzą znowu większe obrzęki, większe kwiatki. I takie ograniczenia w granicach tygodnia dwóch. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak Pani będzie wyglądać, chociażbyśmy się nie wiem jak starały i przygotowywały do zabiegu, o czym za chwilę, zawsze na powiekach będą zasinienia skóry w miejscu operowania. I w zależności od pacjenta, od jego krzepliwości krwi, od stanu naczyń krwionośnych, od wieku pacjenta, od jego genetyki, te siniaki mogą być bardzo różne. Część pacjentek ma tylko niewielkie zasinienie skóry w miejscu cięcia. U części pacjentek dzięki sile grawitacji te krwiaki pomiędzy powięziami twarzy spływają i dają takie misie bandy zasinienia na powiekach dolnych, a u części pacjentek również te siniaczki mogą wyjść z głębszych tkanek oczu dołu, spłynąć na powierzchnię gałki ocznej, mogą dać wylewy podswojówkowe, czyli może być czerwony taki placek na powierzchni oka, czyli wylew podswojówkowy. Siniaki, podobnie jak wszystkie siniaki na skórze, wchłaniają się w przeciągu, w zależności od ich wielkości, między tydzień a dwa. Plus oczywiście, jeżeli pojawią się na skórze powiek górnych czy dolnych, one również siłą grawitacji mogą sobie ściekać niżej, więc może być tak, że u osób bardziej predysponowanych nie musi tak być, ale muszę o tym uprzedzić, że siniak może zejść również na policzek. Oczywiście siniaki można potraktować korektorem, można założyć okulary słoneczne i w ten sposób ten okres rekonwalescencji przetrwać. Szwy po zabiegu zdejmujemy mniej więcej, w zależności też od tego, jaka jest rana, jaką techniką jest to szyte, między 8 między a 9 dobą najwcześniej po operacji. I też wtedy proszę, żeby jeszcze, nie, ciesząc się z nowych powiek, nie malować się na kwiatach bardzo intensywnie, ponieważ rana pooperacyjna jest jeszcze bardzo świeża. I ja nie tyle boję się makijażu, co boję się demakijażu, żeby nie trzeć, nie szorować tej powierzchni, no trzeba ją traktować po prostu jak świeżą ranę, dlatego że rana po plastyce powiek jest raną relatywnie długą. Ta rana kilka centymetrów długości, więc musimy dać jej czas na to, żeby spokojnie się zamieniła. Mam dwa pytania jeszcze. Czy to jest ten zabieg wykonywany w znieczuleniu ogólnym czy miejscowym? To znaczy tak, powieki i oczy, tak jak są bardzo delikatne i wrażliwe na dotyk, na ból, one się rewelacyjnie znieczulają. Większość operacji okulistycznych i okuloplastycznych da się zrobić tylko i wyłącznie w znieczuleniu miejscowym, czyli podając podobnie znieczulenie stomatologiczne, nosiakowe znieczulenie okolicy operowanej. I na ogół standardowo wykonujemy zabieg w ten właśnie sposób. Natomiast u pacjentek, które mają problem na przykład z przykryciem twarzy, dlatego że w czasie zabiegu na guzi kładziemy, na guzi położona jest jednorazowa serwetka operacyjna lub mają problem z wyleżeniem pozycji płaskiej na plecach przez godzinę z różnych względów, czy ortopedycznych, lub boją się, mają różnego rodzaju lęki, boją się ukłucia, boją się igły, możliwy jest oczywiście zabieg z asystencją anestezjologa. Z tym, że najczęściej też nie jest to znieczulenie ogólne, w sensie narkozy dotkawiczej z intubacją. Dajemy najczęściej sedację dożylną, czyli anestezjolog podaje cudowne leki, po których pacjenci zasypiają, śpią, budzą się z pięknymi oczami. Tak? Co też ma to znaczenie, że takie znieczulenie jest jak gdyby mniej szkodliwe dla pacjenta, mniej toksyczne, wymaga krótszej rekonwalescencji, krótszego pobytu w klinice po godzinie dwóch znieczulenia. Pacjent sobie może sam wziąć do kliniki, oczywiście z asystą osoby towarzyszącej opuścić. Jeszcze jedno pytanie, ja jestem szalenie jestem ścicka, znaczy ciekawska bardzo. Czy na przykład, czy zabieg, to cięcie chirurgiczne, ono jest nad rzęsami? Nie. Czy nie. Ono jest gdzieś? Nie. Czy w środku? W środku. To znaczy już tłumaczę. Blizna po plastyce powiek ma oczywiście różny kształt i różną długość w zależności od pacjenta. To jest zależne od jego anatomii twarzy, od wielkości i jakości problemu, z którym się zmierzamy. Generalnie ta blizna ma około 4-5 cm i ma kształt litery S.
czy zaczyna się w kącie wewnętrznym oka, biegnie przez bruzdę powiekową, czyli to wgłębienie powieki, którego w tej chwili u Pani nie widać, bo jest zasłonięte fałdem skóry. I wizna, w zależności od pacjenta, kończy się mniej więcej na granicy linii, która łączy kąt zewnętrzny brwi z zewnętrznym kątem oka. Czyli mamy taką eskę, mniej lub bardziej wyprofilowaną, w zależności właśnie od anatomii powiek. Bo u Pani jakby problem jest natury dwojakiej. Na pewno, jak ogląda Pani swoje zdjęcia z dzieciństwa, na pewno nigdy tej bruzdy powiekowej nie było bardzo dobrze widać. Bo to jest kwestia anatomii twarzy, ułożenia kształtu oczu dołu, ułożenia gałki ocznej w oczodole, ilości tłuszczu oczodołowego i tego, jak on gałkę otacza. I do tego dochodzi typowy problem związany ze styczeniem skóry. Więc jeżeli te dwie rzeczy się na siebie nałożą, no to wtedy mamy piękne pole do operacji. Czy tutaj będzie piękne pole do operacji? Tak, jeszcze odnośnie blizny. Pacjentki często zadają pytanie, czy po operacji będzie blizna. Więc jeżeli operacja jest z użyciem narzędzi chirurgicznych, nie jest to zabieg laserowy, powierzchowny na naskórku, to zawsze po operacji będzie blizna. Natomiast chirurgia plastyczna ma to do siebie, że staramy się tą bliznę schować po prostu w naturalnych fałdach skóry. W związku z tym większej części blizny przy otwartych oczach, przy spojrzeniu na wprost nie będzie widać, ponieważ od kąta wewnętrznego przez całą bruzdę powiekową ta blizna będzie jak gdyby schowana troszkę w głąb oczu dołu i nie będzie przeszkadzać. Patrząc na Panią, będzie widać w początkowej fazie po operacji, kiedy blizna jest jeszcze świeża, najbardziej widać tą zewnętrzną, skroniową część blizny, ponieważ ona już jest na gładkiej buzi, na gładkiej skórze. Nie ma tu już naturalnego fałdu, w którym ją chowamy. Teraz tak, czas przebudowy blizny, bo tak to się nazywa, wynosi w każdym zabiegu operacyjnym na ciele około 4 do 6 miesięcy. Więc tak naprawdę zawsze pacjentom się mówi, że taka blizna jak gdyby staje się mniej widoczna po tym czasie. Natomiast powieki są fajne do operowania z tego powodu między innymi, że powieki się bardzo ładnie goją. Praktycznie w powiekach nie obserwujemy powstawania bliznowców. I powieki przez to, że mają cienką skórę, bardzo dobrze ukrwioną i przez to, że ta blizna cały czas pracuje, bo powieka mruga 15-16 razy na minutę, ta blizna jest świetnie ukrwiona. W związku z tym ta blizna bardzo szybko dokonuje przebudowy blizny. Oczywiście początkowo po operacji ona będzie czerwoną kreską, czerwoną lub lekko fioletową, będzie do typu pod palcem bardziej twarda, napięta i stopniowo będzie sobie miękła. Generalnie pacjentki, którym zależy na tym, żeby na przykład pięknie wyglądać na weselu, po miesiącu od zabiegu, jeżeli położą makijaż, nie widać, że są po operacji. Oczywiście po zmyciu makijażu przy zamkniętej powiece tą kreskę jeszcze wtedy widać, że to jest świeże, ale taka, powiedzmy sobie, data orientacyjna około miesiąc po, jeżeli ktoś chce ukryć fakt operacji, nie będzie widać. Pani doktor, a moje powieki? Ja wiem, że nie powinnam tak naciągać. Znaczy, jak mamy operować, to już można. To już można teraz naciągać. Ale tego jest sporo. Jest. Także efekt kosmetyczny będzie dobry. Najczęściej pacjentki mówią, że jeżeli spotkają swoją koleżankę czy kogoś z rodziny i nie informowały o tym fakcie, najczęściej pierwsza reakcja jest taka: Monika, jak ty świetnie wyglądasz, byłaś na urlopie, wyspałaś się. Naprawdę? Tak. Dlatego, że zabieg na tyle mało zmienia rysy twarzy, że nie widać po pacjencie, że jest ewidentnie po zabiegu plastycznym. Tak. Ale oko jest takie piękne, tak jak zabiegi zmieniające kształt nosa czy kształt szczęki. Natomiast nie wiadomo, o co chodzi, ale coś się w tej twarzy zmieniło, że jest taka lekka, że jest taka pogodna, że jest taka niezmęczona. No i ładnie trochę młodsza. Cudownie. To kiedy mogę po prostu się zapisać. Też będziemy za chwilę o tym rozmawiać w recepcji, która ma mój grafik. Także proszę, jak gdyby uwzględniając swoje plany rodzinne i zawodowe, pamiętać o tym okresie około 2 tygodni zasłaniania siniaczków, żeby w tym czasie nie musieć wyglądać pięknie i pokazywać się światu, no bo pomimo makijażu, okularów, no gdzieś tam ten siniak może być widoczny. Ja nie mam z tym żadnego problemu. I teraz jeszcze muszę powiedzieć parę słów na temat przygotowania się do zabiegu. Tak jak rozmawialiśmy na początku, z mojego punktu widzenia absolutnie wystarcza znieczulenie miejscowe, czyli znieczulenie, pacjent czuje ukłucie skóry, które jest mniej więcej w jednej drugiej długości powieki. I jest to jedyny moment, który jest dla Pani bolesny w czasie zabiegu. Jeżeli ktoś boi się ukłuć, jest dla niego problemem szczepienie czy pobranie krwi,
Można sobie kupić w aptece żele dostępne bez recepty o działaniu znieczulającym i jadąc do nas do kliniki, jadąc do La Perli na około pół godziny do godziny przed zabiegiem. Posmarować sobie skórę powieki. Zresztą u pacjentek bojących się możemy też to tak podobnie jak przed zabiegami medycyny estetycznej, przed botoksem czy przed mezoterapią, możemy położyć znieczulenie, kiedy czeka pani na zabieg w swoim pokoju. Ponieważ jest to tylko znieczulenie miejscowe, jest to o tyle wygodne dla pacjenta, że jeżeli pacjent jest ogólnie zdrowy, przeglądałam tam kartę zdrowotną, jeżeli nie ma problemów internistycznych ze zdrowiem, nie ma problemów z krzepliwością, nie ma konieczności wykonywania badań laboratoryjnych krwi, tak jak przed zabiegami ze znieczuleniem anestezjologicznym, więc gdy pani wybierała opcję anestezjologa, będzie konieczne jeszcze wykonanie panelu badań. Rentgena klatki piersiowej, EKG, no to wszystko oczywiście wtedy opowiemy dokładniej, plus konsultacji u lekarza anestezjologa. W przypadku znieczulenia miejscowego to odpada. Może pani przyjechać samodzielnie samochodem jako kierowca. Nie należy być na szczo, wręcz przeciwnie, w zależności od godziny zabiegu, albo przychodzimy po śniadaniu, po lunchu, po obiedzie, bo pacjent głodny, potem robi mu się słabo, spada mu poziom cukru, więc zdecydowanie polecamy przyjście po lekkim posiłku. Dobrze. Natomiast bezwzględnie musi panią ktoś odebrać, z tego powodu, że jednak są emocje związane z zabiegiem, jest opatrunek, który zasłania w pierwszej dobie częściowo pole widzenia, więc samodzielne prowadzenie pojazdów jest nie wchodzi w grę. Nie wskazane. Z takich zaleceń dodatkowych, ja nie mam wszystkie przygotowane w wersji pisemnej, więc żeby się nic nie zapomniało, wszystko to pani po konsultacji dam. Takich dodatkowych rzeczy praktycznych. Prosimy, żeby ubrać się w coś, co się łatwo zdejmuje, zakłada, typu luźny dres, typu luźny t-shirt, ponieważ z opatrunkiem ciężko się ubrać rzeczy, które są dopasowane przy szyi. Prosimy, żeby przyjść jak to do szpitala, bez biżuterii, bez makijażu. Bardzo proszę o to, żeby nie mieć sztucznych rzęs. To znaczy, one może nie są bezwzględnym przeciwwskazaniem do zabiegu, natomiast proszę pamiętać, że nie jestem w stanie dobrze umyć skóry przed zabiegiem operacyjnym, jak również pielęgnacja rany ze sztucznymi rzęsami jest trudniejsza, to zawsze grozi jakąś miejscową infekcją, więc zdecydowanie proszę, żeby pacjentki rzęsy zdjęły. Jeżeli ktoś nosi soczewki kontaktowe, przychodzimy już bez soczewek kontaktowych. Rekomendujemy, żeby umyć głowę rano do zabiegu, żeby potem zrobić sobie po prostu dzień dziecka i 2-3 dni nie myć głowy. Dobrze. Po to, żeby do tej świeżej rany operacyjnej nie lała się woda, żeby jej po prostu nie moczyć, a potem myjemy głowę po prostu do tyłu. Dokładnie tak. I to są takie główne zalecenia przedoperacyjne. O reszcie będziemy rozmawiać już w czasie zabiegu i bezpośrednio przed zabiegiem. Ja już wątpliwości żadnych absolutnie nie mam. Dowiedziałam się dokładnie wszystko, wszystkiego, o czym powinnam wiedzieć. Jeszcze jedno, znaczy jeszcze dwie rzeczy, jeżeli pani pozwoli, powiem. Jest możliwość, żeby operować jednoczasowo powieki górne i dolne, ale przyznaję, że będąc chirurgiem okulistą, a nie chirurgiem plastykiem, ja jestem temu przeciwna. Rozumiem. Z tego powodu, że operacja plastyki powiek powoduje bardzo dużą ingerencję w powieki jako aparat ochronny oka, z tego powodu, że usuwamy kilka centymetrów kwadratowych skóry, jak również usuwamy całkiem, jeżeli pod powieką są przepukliny tłuszczu oczodołowego, to również ingerujemy w powierzchowne części oczodołu, usuwając nadmiar tych przepuklin tłuszczowych. W związku z tym, jeżeli chodzi o wydzielanie łez, o domykanie powiek, o mruganie, jest to bardzo duży jak gdyby szok dla oka, operowanie czterech powiek jednoczasowo. Ja to robię bardzo niechętnie, a tak naprawdę nie robię tego wcale. Jestem zdecydowanie za tym, że rozwiążmy jeden problem, który dla pacjenta jest bardziej pilny, w tym wypadku powieki górne. Zobaczmy, jak się pani będzie czuła, jak będzie się pani sobie podobać. I z dolnymi mamy zdecydowanie mniejszy problem w pani wypadku. Naprawdę? Ten zabieg można spokojnie odłożyć na drugi etap, na potem. Więc to jest taka rzecz. I druga rzecz, proszę pamiętać o tym, że operacja plastyki powiek nie zmienia ustawienia oka w oczodole. Czyli patrząc na siebie w lustrzanku, jak zrobi pani sobie zdjęcie przed i po pacjentki, na ogół tak robi. Ale oczywiście. To proszę pamiętać, że linia brwi, kształt brwi, ustawienie brwi będzie dokładnie taka sama.
głębokość osadzenia gałki w oczopole będzie taka sama, jak również medycznie to się nazywa szerokość otwarcia szpary powiek, czyli odległość od górnych rzęs do dolnych, czyli na ile szeroko mamy otwarte oko, to się również nie zmieni. My usuwamy nadmiar skóry plus przepuklinę tłuszczu, tak? Także ja jak gdyby nie wpłynę na zmiany kształtu twarzy, na zmiany kształtu oczodołu i to też trzeba jak gdyby o tym wiedzieć. Więc chciałam zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt dotyczący asymetrii twarzy. Przez to, że twarz jest niesymetryczna, ustawienie gałek ocznych, powiek, prawa, lewa strona nie są swoim lustrzanym podbiciem, zawsze uprzedzam pacjentki przed zabiegiem, wiedząc o tym, że potrafią zadzwonić i spytać o to po zabiegu, że proszę nie oceniać w lustrze w pierwszych dobach po operacji wielkości i długości blizny po prawej i lewej stronie. Każdy zabieg w każdym oku projektowany jest niezależnie. Ja operuję jedno oko, nie sugerując się drugim. I wielkość, długość blizny może się nieznacznie różnić. Także to potem, jak się wygoi, wygląda symetrycznie, natomiast proszę nie mierzyć nikomu długości i wysokości blizny w każdym oku, bo były już pacjentki, które dzwoniły z zapytaniem, że prawe oko od lewego różni się o 2 czy 3 mm i były tym faktem przerażone. Ja już staram się, jak gdyby operując powieki od wielu lat, staram się już na tej wizycie przedoperacyjnej powiedzieć jak najwięcej tego typu rzeczy. Proszę schować linijkę. Tak, dokładnie. Właśnie po to, żeby zminimalizować niepotrzebny stres po zdjęciu opatrunku. Mhm. Oczywiście o tym będziemy też rozmawiać przed zabiegiem. Pytania? Wątpliwości? Wątpliwości, panie doktor, żadnych. Pytań nie posiadam już. Zostałam dokładnie poinformowana. Tylko wystarczy ustalić termin i ja jestem. Czyli zostaje najprzyjemniejsza część. Idziemy do recepcji i planujemy sobie fajny zabieg na jesień. Tak, cudownie. Dobrze, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. I miło będzie spotkać się z panią na bloku. Dzień dobry.